porada miłosno-anielska dla Ciebie na ten tydzień. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów na moim kanale oraz nowych słuchaczy. Dzisiaj, kochani, zobaczymy z kart anielskich i z kart Tarota, co przekażą nam karty na ten tydzień. Jakie dadzą nam wskazówki. Oczywiście proszę Was o komentarze, o lajki. Proszę Was również, kochani, o nowe subskrypcje. Zostańcie tutaj ze mną na moim kanale i oglądajcie codziennie moje wróżby. Zobaczmy pierwszą kartę, którą wyciągnę. To będzie karta Tarota. Proszę o wskazówkę na ten tydzień. Oczywiście zapraszam Was, kochani, na wróżby indywidualne, które robię również z kart Tarota i Lenormanda oraz innych kart, jeśli chcecie, cygańskich na przykład, na różne tematy. Napiszcie mi e-maila, a ja Wam odpiszę o warunkach takich wróżb indywidualnych, jeśli jesteście w potrzebie. Zapraszam na wróżby indywidualne. Dobrze, teraz skupmy się w tym tygodniu, co wydarzy się. Proszę o wróżbę z kart Tarota. Proszę o wróżbę z kart Tarota. Proszę o wróżbę z kart Tarota. Proszę o wskazówkę na ten tydzień. As Monet. Wow, As Monet, kochani. Już pokazuję. As Monet to szansa na coś stabilnego. As Monet to szansa, byście znaleźli na przykład w tym tygodniu nową ofertę pracy, nowy projekt, nowy jakiś może zarobek lub, nie wiem, wygrali pieniądze, czy zaczęli jakieś przedsięwzięcie, które będzie stabilne, które ma szansę na coś stabilnego. As Monet mówi o tym, że należy wziąć tą szansę właśnie jakby na serio, tak, na poważnie, ponieważ jest to początek czegoś nowego, ale stabilnego, solidnego, co przyniesie Wam być może dobre pieniądze lub dobrą egzystencję, dobrą pracę, dobry kontrakt. Oczywiście, jeśli chodzi o sprawy emocjonalne, miłosne, to jest tu szansa na coś stabilnego, na stabilną relację, partnerstwo, na coś trwałego, długotrwałego, tak? Czyli bardzo pozytywna karta, kochani. As Monet, monety. Owszem, są to powolne karty, ponieważ powolne energie, ponieważ będzie się to powoli być może rozwijać, ale będzie w rezultacie stabilne. Nowe plany, które będziecie realizować, tak? Dobrze, także taka jest karta pozytywna, nowe szanse, nowy początek. I zobaczmy do tego, co dopowiedzą anioły z kart anielskich, kochani. Proszę o wskazówkę aniołów na ten tydzień. Proszę o wskazówkę aniołów na ten tydzień. Wszystko w porządku. Nie martw się, wszystko działa we właściwy sposób. Kochani, także nie myślcie negatywnie, absolutnie. Wszystko, widzicie, tutaj
za pomocą aniołów, archaniołów, wszechświata, kosmosu, opatrzności Bożej, czy jakbyście to nie nazwali, wszystko rozwija się w dobrym kierunku. Wszystko jest w porządku. Wszystko toczy się dobrą ścieżką. Także nie miejcie od razu jakichś złych, negatywnych myśli, ponieważ pozytywnie się tutaj coś dla Was stabilnego, dobrego, pozytywnego rozwija. Wszystko w porządku, czyli wszystko pozytywnie, wszystko dobrze, wszystko na właściwej ścieżce, tak? Czyli nie zepsujcie tego jakimiś złymi, negatywnymi, pesymistycznymi myślami, tak? Zobaczmy jeszcze klucze anielskie, wyciągnę jedną wskazówkę dla Was. Bądź dobry dla siebie samego. Bądź dla siebie, widzisz, wspaniały po prostu. Rozpieszczaj się, kochaj samego siebie i myśl pozytywnie przede wszystkim. Takie są wskazówki na ten tydzień. Karty są bardzo piękne, pozytywne, pełne naprawdę nowej, dobrej szansy. Życzę Wam udanego tygodnia, kochani. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze lub piszcie e-maila na wróżbę indywidualną. Dziękuję serdecznie za Waszą obecność. Dziękuję, że jesteście i do usłyszenia już wkrótce.